captured. Czy to jest Capture the Flag? Tak jest. Staroszkolny, oldschoolowy CTF w Halo Infinite. Myślałem, że nie uda mi się przygotować tego materiału, bo nie wiedziałem, czy zdążę w ogóle zagrać w wersję testową, która niestety była udostępniana w takiej formie: hej, musisz być w domu o 19, bo wtedy zaczynamy testy, a wcześniej niestety nie możesz pograć multiplayera. Między tymi takimi okresami czasowymi, kiedy można było zagrać normalne mecze, był dostępny tylko trening, akademia, więc to nie było niestety to samo, ale udało mi się, zagrałem w Big Team Battle, czyli nowość w tej fazie testów zamkniętych. No i jest naprawdę świetnie i bardzo przyjemnie, szczególnie że tryb Capture the Flag nie jedyny swoją drogą w tym Big Team Battle, natomiast jeden z trybów jest naprawdę świetny. Ja uwielbiam ten rodzaj rozgrywki, on też mi się kojarzy właśnie z taką oldschoolowością, z starymi shooterami i to jest naprawdę fajnie tu zrealizowane w bardzo tradycyjny sposób. Ogólnie to jest bardzo tradycyjny Halo z idealnymi unowocześnieniami, tak chyba można powiedzieć. Zacznijmy od sprintu, który cały czas w tej grze jest, ale w ogóle nie przeszkadza i ludzie go nie nadużywają, na przykład w trakcie walki, bo kiedy kończycie sprint i chcecie postrzelić kogoś, kto nagle wam wyskoczył zza winkla, to musicie jak liczyć się z tym, że ta reakcja, kiedy będziecie mogli strzelić, prawda, troszeczkę trwa to dłużej niż jeżeli biegniecie bez sprintu, więc dlatego też zauważyłem, że gracze sprintują tylko jeżeli nikogo nie ma przed nimi, po prostu chcą sobie podbiec kawałek, bo jest duża mapa, a na mniejszych mapach praktycznie sprint jest nieużywany, z tego co zauważyłem. Więc o to się nie trzeba przejmować, sprint nie jest w żaden sposób OP, jak niektórzy się chyba obawiali, więc mi absolutnie nie przeszkadza sam fakt, że ten sprint w grze jest i tyle. Jeżeli chodzi o strukturę rozgrywki, to nadal jest stare Halo. Jeżeli nigdy nie graliście w Halo, a to jest całkiem prawdopodobne w sumie, konsola Xbox nigdy nie była u nas aż tak popularna, albo inaczej, może sam Xbox był popularny, ale wydaje mi się, że Polska raczej Gearsami stała zawsze niż Halo, więc może Halo po prostu nie było tak popularne. Więc jeśli nie graliście nigdy w Halo, to tutaj nie ma, moi drodzy, czegoś takiego jak zdobywanie doświadczenia i odblokowywanie nowych celowników, tłumików, uchwytów, magazynków do broni. Nie musicie czekać na level 55, aż odblokujecie swoją ulubioną broń, ponieważ kiedy zaczynacie mecz, zaczynacie z dwoma egzemplarzami broni, pistoletem i karabinem szturmowym, a inne bronie zdobywacie po prostu podczas meczu, bo one leżą w różnych miejscach, w stanowiskach arsenału, porozrzucane po prostu po całej lokacji i tyle. I to jest coś, co może się niektórym wydawać, nie wiem, archaiczne z jakiegoś powodu, ale moim zdaniem to jest po prostu idealny styl multiplayera, w którym wszyscy mają równe szanse, wszyscy są na równym poziomie, wszyscy mają dostęp do tego samego. I tak jak powiedziałem, nie muszę czekać, nie muszę grać 5-6 godzin, żeby grindować jakąś walutę czy po prostu expa i odblokowywać sobie to, czym naprawdę chcę zagrać, więc ja Halo za to cenię bardzo, że właśnie to jest jeszcze takie stare podejście do rozgrywki, gdzie to uzbrojenie jest czymś, co po prostu zbieramy na mapie, tak? I nie ma też żadnej modyfikacji tego uzbrojenia, więc dzięki czemu balans, jeżeli chodzi o obrażenia, jest po prostu idealny i zawsze Halo w tym jakby przodowało też, że nie było żadnych wielkich problemów z balansem, a nie tak jak w jakimś Call of Duty, kiedy okazuje się po premierze czy w Battlefieldzie, że o nie, ta strzelba w połączeniu z tym akcesorium i z tym perkiem sprawia, że broń jest kosmicznie dobra i trzeba ją szybko nerfić, bo gracze się frustrują. Więc tu nie ma takich sytuacji. Ale oczywiście Halo to też arcade'owy gameplay, jeżeli chodzi o samo strzelanie, bo tutaj, jak zauważyliście pewnie na tym gameplayu, już praktycznie nie trzeba celować, jeżeli nie gracie ze snajperki. Nawet ze snajperką nie trzeba celować, tak? Jeżeli sobie biegniemy i dobrze przycelujemy z biodra, to nawet snajperką można strzelić pięknego headshota w ten sposób. I to jest fantastyczne. Natomiast właśnie większość broni używa się w ten sposób, że nie przycelowujemy po prostu i poruszamy się cały czas, nawet podskakujemy strzelając, więc to jest taki nie dzisiejszy bardzo shooter, jeżeli chodzi o system właśnie poruszania się i strzelania. Oldschoolowy bardzo i wierny swoim korzeniom, co jest spoko, bo takich shooterów nie ma już. Mi się to właśnie bardzo podoba, bo w zakresie wysokobudżetowych strzelanek mamy już praktycznie same serie shooterów, które są w mniejszym lub większym stopniu realistyczne. Nawet jeżeli to jest arcade, jak Call of Duty, to i tak jest on taki troszeczkę, że jest ubrany w takie jakby, wiecie, pozory realizmu, nie? Że postacie wyglądają realistycznie, że animacje są realistyczne, że postacie właśnie nie mogą sobie skakać i strzelać jednocześnie, bo to raczej nie wychodzi dobrze i tak dalej, i tak dalej. A to jest klasyczne. Postać ma nasza nie tylko zdrowie, ale też tarczę,
więc zniwelowanie tarczy jest priorytetowe, a potem dopiero zabieramy się za HP przeciwnika. Natomiast są bronie, na przykład, które bronie plazmowe sprawiają, że tarcza bardzo szybko się wyłącza przeciwnika, więc bardzo dobrze jest łączyć te rodzaje broni, żeby zmiękczyć szybko wroga i potem wykończyć go na przykład tylko jednym ciosem wręcz, bo ciosy wręcz też tu są bardzo efektywne. Tak naprawdę dwa ciosy wręcz wydaje mi się wystarczą, żeby zabić kogoś, kto ma pełne HP, więc też to zawsze była taka gra, żeby się nie zbliżać do kogoś za bardzo w Halo, więc to mi się zawsze też podobało. Natomiast same bronie są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o poczucie, takie wiecie, feedback towarzyszący strzelaniu, odrzut, moc tych broni, może poza pistoletem. Podstawowy pistolet jest troszeczkę, jak na mój gust, zbyt taki, brzmi na zbyt słaby i też się właśnie feedback gunplay ze strzelania, takie poczucie odrzutu może troszkę mogłoby być lepsze, natomiast wszystkie inne bronie są naprawdę świetnie zrobione i troszeczkę inaczej, niektóre trochę zmodyfikowano, jeżeli chodzi o to, co było w Halo 5 na przykład, i wszystkie są naprawdę porządne i po prostu frajdę sprawia zabijanie przeciwników z wykorzystaniem praktycznie każdej części arsenału, więc oczywiście poza tym, że mamy bronie, które leżą zawsze w określonych miejscach, mamy też, rzecz jasna, bronie specjalne, bronie wyjątkowo mocne, które pojawiają się co ileś tam minut na mapie w określonych punktach. To jest na przykład snajperka wspomniana już, albo wielki młot dwuręczny, którym też możemy miażdżyć wrogów. Jest to bardzo, bardzo przyjemne i efektywne. I efektowne także. Są też pojazdy, jak widzieliście już pewnie na tym gameplayu, pojazdy wykorzystywane są też w mniejszych trybach, ale ten tryb Big Team Battle, który jest na ekranie głównie teraz, to jest tryb 12x12. I właśnie tu mamy trochę większy sens tych pojazdów, tego trzeba się poruszać, ale one mają też broń zamontowaną. Natomiast co jest najważniejsze, to jeszcze to, jak zaprojektowano mapy, ponieważ mapy w Halo Infinite są naprawdę świetnie jakby poprowadzone. Na przykład na tej dużej mapie mamy dwie główne ścieżki, może trzy, ale nie ma na tych mapach zbyt dużo skrótów, nie ma zbyt dużo przejść, które jakby sprawiają, że możemy dostać kulkę z każdej strony. Tak samo zresztą w mniejszych trybach w tej grze, w tych 4x4, mapy też są naprawdę fantastycznie zaprojektowane i zbalansowane, symetryczne. I to jest też takie trochę oldschoolowe może podejście, ale po zagraniu w betę Call of Duty Vanguard wejście na mapki właśnie z Halo Infinite to było takie piękne poczucie, jakby, że wow, to naprawdę jest, naprawdę można zrobić świetne mapy, dobrze zbalansowane i w ogóle zaprojektowane tak, że nie czujecie się jak w mrowisku jakimś, gdzie miliard ścieżek się przecina i tak naprawdę, no, a to już może kwestia gustu, ale wiem, że raczej wśród zarzutów do koda nowego też pojawiały się właśnie te, nie tylko ode mnie, a propos tego projektu map. W każdym razie deweloperzy z 343 Industries naprawdę się spisali, jeżeli chodzi o właśnie projekt lokacji, co jest bardzo ważne. I pamiętajcie, Halo Infinite debiutuje w grudniu, ale moduł multiplayer będzie free to play. I to nie tylko w tym sklepie, w tej apce Xboxa, czy w sklepie Microsoftu na PC. Chwała, że tak będzie, bo ona bywa dosyć dziwaczna, natomiast na Steamie też będzie ten moduł free to play i to jest fantastyczne i moim zdaniem w końcu Halo będzie miało duży fanbase, bo jeżeli gra będzie free to play, to nawet ludzie, którzy byli sceptyczni co do Halo, nie chcieli nigdy spróbować wydawać pieniędzy, to po prostu spróbują na pewno, jestem tego pewien i to mnie cieszy, bo na pewno wielu graczom się to spodoba. Moim zdaniem to nie jest tylko gra dla starych boomerów takich jak ja, którzy tam wspominają, jak to kiedyś było prosto i przyjaźnie w multiplayerach, tylko to jest coś innego też, może to też ludzi przekona, którzy grają, na przykład zaczęli swoją karierę multiplayerową gracza tylko od kodów i od Battlefieldów, to spróbują Halo i zobaczą, że jest coś zupełnie, prawda, odmiennego, jeżeli chodzi praktycznie o każdy aspekt rozgrywki, o poruszanie się, o strzelanie, o wszystko, tak? Więc to też jest szansa, moim zdaniem, do Halo, żeby przekonać tych, którzy nigdy nie próbowali, właśnie ze sprawą tego, że moduł free-to-play będzie darmowy, a o mikropłatności nie ma się co martwić, bo tutaj tylko kosmetyczne rzeczy. Jakby, tak jak powiedziałem, tu nie ma odblokowywania żadnych elementów związanych z gameplayem w ogóle w tej grze. I swoją drogą system Battle Passów będzie. Battle Pass będzie można dokupić w wersji też premium, żeby mieć więcej przedmiotów kosmetycznych itd., itd. Aczkolwiek, co jest bardzo fajne i za co ja bardzo dziękuję twórcom Halo, to jest jedyna firma chyba, z tego co się orientuję, która tworzy Battle Passy na takiej zasadzie, że kiedy sezon się kończy, kiedy Battle Pass już jakby przemija i zaczyna się nowy, nowa, wiecie, przepustka sezonowa, nowy karnet, na przykład w Fortnite i tak dalej, czy w Apexie, czy w Warzone, to jeżeli nie zdążycie zrobić wszystkich wyzwań z danej przepustki,
to w normalnych, w innych grach jakby, to koniec, to znika wam szansa, koniec. Nie graliście, to wasza wina. I teraz cierpcie, bo chcieliście fajnego skina zdobyć, ale nie zdążyliście. I to moim zdaniem jest okropne w tych grach, bo to też sprawia, że jakby na pewno wiele ludzi się uzależnia przez to od tych produkcji. Natomiast Halo Infinite pozwoli nam powtarzać sobie stare Battle Passy, czyli jeżeli powiedzmy byliśmy na wakacjach i nie zdążyliśmy pograć sobie dużo, żeby odblokować całego Battle Passa, wszystkie nagrody, no to po prostu cofamy się do tego poprzedniego Battle Passa i nadrabiamy wszystkie wyzwania i koniec, i zdobywamy wszystkie nagrody, nawet jeżeli ten Battle Pass był pół roku temu. I to jest fantastyczne, to się może wydawać drobnostką, ale ja chcę to zawsze podkreślać przy okazji Halo, bo to jest ze strony deweloperów po prostu bardzo uczciwe moim zdaniem. I to jest takie zrozumienie graczy i też po prostu mam wrażenie, że Halo Infinite będzie i to też tak samo zresztą było w Master Chief Collection, dlatego mówię, że dlatego tak już to zachwalam, bo wiem jak to działa, że po prostu deweloperzy z Halo, z 343 Industries szanują mój czas, mam wrażenie, dzięki temu co robią właśnie z Battle Passem swoim, no że towarzyszy temu wszystkiemu naprawdę fantastyczny gameplay, no to jakby czego chcieć więcej, prawda? Dajcie znać, byle do grudnia, komentujcie śmiało, czy sami mieliście okazję przetestować już może Halo Infinite. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.